zapraszamy do nauki w ferie. Uspokajamy, chodzi o naukę tańca. Już po raz czwarty młodzież z Poznania i nie tylko przyszła na warsztaty taneczne Anfris, organizowane przez formację hip-hopową Infinity Groove do Domu Kultury Orle Gniazdo. Zajęcia trwały od 7 do 11 lutego, a jak wyglądały? W tym roku postawiliśmy na różnorodność w charakterze instruktorów, ponieważ wiadomo, każdy instruktor prowadzi zupełnie inną wiedzę, zupełnie inaczej prowadzi warsztaty, więc uczestnik jest jak gdyby zmobilizowany do tego, żeby zupełnie w innych schematach myśleć. Zajęcia na warsztatach poprowadzili oprócz liderki Infinity Groove Przemysław Walkiewicz, specjalista od takich stylów jak locking i popping, Sonia Felbur, choreografka stylu New Age oraz Marika Powietrzyńska, która uczyła młodzież old school. Duch, góra, zestaw, kopni. Chciałabym przekazać troszeczkę historii, bo to jest przede wszystkim podstawa tego tańca. Historia, korzenie, to jest najważniejsze. No i przede wszystkim całą tą zajawkę hip-hopową, żeby się cieszyli tym, co robią. Taka forma spędzania ferii z pewnością spodobała się młodzieży. Na warsztatach spotkało się liczne grono miłośników hip-hopu. Tańc jest moją największą pasją, także jeżdżę po różnych warsztatach, żeby się dalej rozwijać. Na co dzień tańczę disco dance, tutaj mamy warsztaty z hip-hopu, z new age, z breakdance'u. No to jest coś nowego dla mnie i doświadczenie, wiele się można tutaj nauczyć, szczególnie z takimi trenerami, instruktorami, są wspaniali. Macie jakiś pomysł, gdzie wykorzystać tą wiedzę i te umiejętności, które zdobyłyście tutaj? Na dyskotekach. No, albo żeby komuś zapytać, albo zawsze się takie coś przydaje po prostu w życiu. Można się nauczyć różnych stylów, ale jest ciężko. A dlaczego jest ciężko? Pani jest wymagająca. Do góry, do góry. Okej, ja widzę to, jak te mają być różne, ale bez przesady. Dobrze? Usztywnijcie nadgarstki, włożcie palce. Jaki efekt dają warsztaty zdaniem instruktorów? Można się dużo rzeczy dowiedzieć i cały czas pogłębiać swoją wiedzę, a nie tylko patrzeć w telewizor, bądź w komputer, bądź nawet na wideo różnych choreografów w internecie i ściągać czyste kroki, ponieważ nie na tym taniec polega. Chodzi o to, żeby oni pracowali nad sobą i pokazywali własną osobowość tańcem, w tym wypadku hip-hop. Kto wątpi w to, że taniec rozwija, po warsztatach Anfris z pewnością zmieniłby zdanie.